Uuu, ciemno już, zgasły wszystkie światła. No, dzisiaj trochę później, w sumie no nie aż tak później, bo mamy w sumie godzinę w pół do piątej. Ale tak jakoś wyszło, że niestety niedzielna pogawędka musi być wieczorną, niedzielną pogawędką. Więc się widzimy za chwilę w kurniku. Witamy zwierzęcy, ja tu muszę zwierzęcowi dzisiaj wodę dać i lecimy z kokcydiozą. Zobaczymy, czy maleństwa wszystkie śpią. Śpią. Tu też widzę, śpią praktycznie. No czy śpią? Są w kurnikach. Tutaj też. A jesteś tu. Tu wyjdziemy sobie kaczki, bo one już chyba będzie czas najwyższy, żeby wlazły do środka. Pozamykamy sobie w kurniki wszystkie. One też dzisiaj dostaną żarełko. Ojejku, ślizgo. Dostaną trochę żarełka, bo one gdzieś dostały rano mniej, że tak powiem, specjalnie, żeby po prostu dać im wieczorem, jak będą w kurnikach, żeby jednak starać się jak najbardziej omijać te dzikie ptactwo, powiem szczerze, czyli mówimy tutaj o ptasiej grypie, żeby nawet te wróbelki wieczorem już przestały się pokazywać. Czekajcie, teraz muszę użyć jednak oczywiście drugiej ręki. Dobra, udało się. Myślałem, że przerwało mi wideo. Ja sobie tutaj, o, widzę jeszcze pojedyncze kury mi tu chodzą. Moje drogie państwo, my się żegnamy. To, co do kurnika, to idzie do kurnika. To mówimy o was. Do widzenia. Dobra, ja sobie zamknę tam. Tu zaraz mnioski powoli, myślę, że będą jednak stwierdzały, że warto wejść. Tutaj, jak już widzicie, nie ma tych głównych drzwi otwieranych. Już tylko otwieram małe drzwiczki. To z tego powodu, że, no bądźmy szczerzy, lepiej ciepło trzymają. Tu już kolejne cztery sztuki zmniejszyły ilość stada, ponieważ nadmiar kogutów Wajdot pojechał, więc jest ich mniej. Został tylko ten najlepszy. Idziemy, ja wam tu pomogę. Lampa jest, moje drogie panie, to wam będzie łatwiej. Chodzimy. No, chodzimy, Niunia. Lekoś. Patrzcie, jeszcze nie, bo mi tu już gęsi, jak widzicie, czekają. Zobaczymy sobie. Już mi tu coś jajek nie znoszą ani kury, więc myślę, że nic nie ma. Nie ma. Już tutaj. Człowiek czasem sobie nie poradzi bez tej jednej ręki. Musi mieć dwie. Więc jakby to powiedzieć, trzeba je użyć. Ja tu teraz się postaram, żeby mi kaczki przeszły. Raczej. No, gęsioły. Idziemy. Idziemy. Nie, no konflikt społeczny. Kury mi powychodziły. Ja tu będę je pilnował, żeby mi nie polazły. No idźcie, kaczuchy. Kaczuchy, idziemy. Gęsioły. Patrzcie. Pilnowanie, żeby mi tu nic nie wlazło, co nie trzeba. Idziemy. No, idziemy. Wow, wow, wow. Idziemy. Halo, halo. Idziemy. Bartek, ty też. Bartkowa. No akurat to ona. No idź. Twój burdel. No.
I teraz, jak już mamy zamknięte, to powinien być spokój. I mi już gnioski też powinny zaraz wejść. W szczególności, że się pojawią i usłyszą mnie w kurniku. Przejdziemy se. Że tak powiem. Powiem wam, ta pogoda naprawdę ostatnim czasem przegina. Chwila będzie głośności, bo jednak wchodzimy do kurnika. Sam. Bo już kupiłam, czy są wszystkie kaczki. Tu sobie wejdziemy. Ja muszę tutaj jajka przełożyć. Zobaczymy, co z jajek będzie. Już można konsumować i bardzo się z tego cieszę. Tu jeszcze mnie, mówię, robota czeka. No oczywiście Krzysiek chyba jajko potukł. A czy to nie norma? Norma. Przejdziemy sobie. Pokażę matkę wariatkę, bo inaczej tego się nie da nazwać, moi drodzy. Co tu się porobiło z tymi kwokami? Jak widzimy, mamy tu kwokę. Ale jej córeczka, siostrzyczka, proszę bardzo, stwierdziła już po raz kolejny, bo to jest chyba trzecia akcja jej, że ona nie będzie siedziała 3 tygodnie, bo się nie siedzi 3 tygodnie na jajkach, tylko siedzi się tydzień. I tydzień przed wylęgiem postanowiła skorzystać z gniazda mamy, która już była jakby gotowa. Tu sobie wejdziemy, zobaczymy, bo myślę, że tam chyba będą mi jajka jakieś. O, jedno tylko tu mamy. Dzisiaj chyba jest coś... Czuję, że mniej tych jajeczek. Ja zaraz do was przyjdę, już wam tu dam piciu, jeść. Wszystko będzie ok. Bez żadnego stresu. Dobra. Jak to jest z jajkami? No dzisiaj skromniej. Mamy, widzę, 9. Ale nie narzekam. Może im pogoda nie doskwiera, albo znowu ta kwoka usiadła tam, gdzie były 3 jajka, bo ona codziennie zmienia jajko, gniazdo. Ona chyba, moi drodzy, wie, że ona jajek nie dostanie. I zmienia i mi je oddaje po jednym dniu, a takie jajka spokojnie można z powrotem wziąć do konsumpcji. A tu już jej nie będę dawał ze względu na to, że ta kwoka nie sprawdziła się w poprzedniej roli kwoki, bo nie wysiedziała swoich maluchów. I po prostu aż tak ryzykować nie chcę, więc no tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie później. Se zamknę. Zajdziemy sobie do kuciaczków. Więc czas pokaże. Tu muszę jajka wyrzucić, ale to po prostu do eko kosza. Pizdryczki. A tu zaraz tą kurę walnę. Chyba przestaje twierdzić, że jest matką. A nie, zeszłaś? Bo zaczęła coś mi wchodzić na górę. Ma tu sobie swoje cymaluchy. Jedziemy sobie do przepiórek. Nie, ja już wasze jajka dzisiaj zebrałem. Już nic nie ma. 7 jajeczek było, więc wynik dobry. Choć coś mi się zdaje, że one w nocy mi się czasem skubane. Jak to się mówi? Niosą. Albo wczesnym porankiem. To idziemy se tutaj. Dzień dobry. A wy znowu tyle jedzenia tu rozwalicie. Wam co 2 dni można sprzątać i tak robicie swoje. Ale dobrze, to się posprząta. Jutro będzie dzień porządków. Tu mamy właśnie najbardziej pana ciekawskiego z tego kurnika. Miksa. Brachmy podejrzewam z kurą pawlowskiego. Po prostu wygląda genialnie. Mam nadzieję, że jednak się okaże kurką. Bo świetnie by mnie to cieszyło, bo by został na pewno w stadzie, a jak nie kogut, to jednak zostaje uniosek. Matka kwoka. No tu niestety prawdopodobnie większość brach miniaturowych to koguciki. Więc jest lipnie. Zobaczymy, jak tam na dole się ustawi, ale tu już widać niestety, że większość kogucików jest jedna kurka. O, tu mamy na 100% kurkę, tam z tyłu mamy na 100% kurkę. I tu oczywiście i tą tutaj. A tu mówię, zobaczymy. Mówię, wszystko czas pokaże. Ale upewnię, raczej się myślę, że kokuty. A tu w ogóle mi wyszła taka jasna kurka. Nie wiem. Oj, wy jej nie widzicie, przepraszam, bo mi tu zgubiło, a ja nie patrzę w kamerę. Zaraz zobaczymy, czy złapię tą ostrość, czy będzie się ostatnio coś... O. O, właśnie. Ostatnio coś mi gubi tą ostrość. Tam z tyłu jest taki... O, widzicie?
Taka jasna kurunia. O, tu jest. Bardzo jasna. Więc zobaczymy, co to będzie. Co nie, mama? No i trzy silunie oczywiście. Ale to czas pokaże. Tu były też takie maluszki, trochę słabsze, ale widzę, że się bardzo mają. Tak jak mówiłem, od momentu, gdy miała swoje pisklaki i było ich 12, w pierwszy dzień odpadły 2, tak się trzymają dalej, więc bardzo mnie to cieszy. No to niestety z 8 zostały jej 3, ale widzę, że zostały już 3 takie żywe, fajne, więc zobaczymy. A jeżeli chodzi o tamtą kwokę, to ja nie wiem. Zobaczymy, jak się coś potoczy, bo może tu być, że ta kwoka zrezygnuje z bycia matką. Wtedy spróbuję podrzucić maluchy do tej drugiej kwoki, bo ona raczej jest spokojna, a tą kwokę, te dwie kwoki w sumie sobie przeniosę do innych. Ale to zobaczymy, mówię, tam siedzi ta, co wykorzystała, że ta siedziała tydzień, więc życie. No tak jak mówię, zaraz tu opędzluję leki. Idziemy tylko zobaczyć tutaj do młodzieży. Tu mi się już fajnie młodzież niesie. Znaczy miniatury na 100% mi się fajnie niosą. No mówię, tu jutro siano wszystkim podosypywać. Siano, słomę. Odejdź, Brahim. Piorunie kołecki. No tu. I tutaj, patrzcie, tak osę zrobiłem. No mówię, miniatury mi się fajnie niosą. Podoba mi się to. Jestem z wami. Dzięki bardzo. A tutaj orpusie. Orpusie, ale orpusie dzisiaj się nie zniosły. To było na razie jedno jajko i stop. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tu brachmy kuropatkane mają, jak to się powie, brzydko wyrąbane. I na razie się nie niosą. Ale zobaczymy. Tu też mówię, coś będę kombinował, żeby im gniazda porobić, bo widzę, że te wykorzystują. I zobaczymy wtedy. Ale mówię, coś będę na 100% kombinował, żeby im porobić. Hej, maluch. Idziemy, synusie. Idziemy. Spadamy, bo ja wam zamykam. Koniec spodzenia. Do widzenia. No tu Brahim trochę rozrabia i one za bardzo nie chcą wchodzić, jak on jest w skórniku. Maniek! Maniek, chodź! Manik! Maniek! Kolego, czy tobie zaproszenie specjalne? Wąchaj się. Jest ok. No Brahim, luzik, luzik. Dzisiaj kaczki w ogóle nie przeszły tutaj rano. I była tu jazda bez trzymanki, bo musiałem je rozdzielić, żeby mi nie przełaziły. Tu wchodzimy do BSO. Piorunów. Się fajnie zadomowiły koguciki i kurki. To malutko mi tu trochę męczą. Ale gościu mówi, że niestety tak może być. Dobry. 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 Maluszki. No, jesteście towarzyskie, fajne. Fajne kogutki. Towarzyskie. Zasmarkane, no niestety też. Ale to taką informację ja o tym wiedziałem. Widziałem, więc jakby nie przeżywam. Już. Tak, no to ta mała niunia. No mówię, poczekam jeszcze tydzień i tu dorzucę moją srebrną. Tu też się zwolni miejsce, więc nie ma co na razie panikować. Jejku, jakiś ty towarzyski jest. No to fajnie, fajnie, bądź towarzyski. Ojej, masazu trzeba. Masazu trzeba. Jaki fajny kogucik jesteś, ty kolego. No żeby mój Brahim się tak chciał posmyrać jak ty. Ale masz łogonek ładny. Ty maluszko. A tu są dwa. Mówię, ojejku, naprawdę ty jesteś fajowy. 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 Fajna barwa. No nie chciałem, ale przypadek się zdarzył i powiem wam, że podoba mi się. Naprawdę fajna. Jo! No naprawdę nie wiedziałem, że kogut może być taki spokojny. Czy ty masz dzisiaj stres po prostu, czy jak? A ty? Też chcesz? O, też chcesz? Też chcesz na głaskanie? No, tak! Na głaskanie? Patrzcie, jaki głaskarski. Ten się tak chyba już nie lubi głaskać.
No kurki to są dzikuski. Ale koguciki nie są. Nie, ty nie reagujesz na to. Ty reagujesz na to. Fajne chłopaki. Fajne jesteście. Nie rozpychaj się, wody już wam daję. Wow. Ach, ale bysiory. Dobra, moi drodzy. To tyle. Podajcie znać, jak tam u was. Jak tam u was z pogodą. Hasło na ten hashtag na dziś to weekend. Dajcie znać, jak u was z pogodą. Jak się tam trzymacie. Patrzcie, do mojego Brahima to jest, tak nie podejdę. On do mnie tak, ale jak ja go będę próbował pogłaskać, to mi ucieka. To nie jest ten Brahim, co gronostajowy, co z nim było. Można robić, co się chce. Tu niestety tak dobrze nie ma. No ale coś zrobić, nic nie zrobić. Takie życie, niektóre charaktery kurek są jakie są, więc nie ma co się zaskakiwać. I tak, jak to się mówi? Brahim! Luśkę to ty zostaw w spokoju. On chce jej przełożyć. Niestety to robi. Z Luśką robią sobie co chcą. To nie maniek. Kaczuszki też jadą w przyszłym tygodniu już do domu. W końcu, bo już ich mam serdecznie dosyć. Więc przypominam, hashtag na dzisiaj to weekend. Dajcie znać, co tam u was słychać. W ogóle wielkie dzięki za ostatnie komentarze pod filmem Rok na YouTube. Cieszę się bardzo, że... że tak powiem... jest taki odzew, że można było... kilku osobom pomogłem. Tak jak wyście mi niektórzy pomogli, tak ja mam nadzieję pomogłem wam. Cieszy takie wiadomości, czytanie takich komentarzy to czysta przyjemność. Nie powiem, że nie. Dzisiaj was zapraszam na film kolejnego z was. Życzę wam miłego oglądania. Ja się z wami żegnam. Zostawiam was u kolegi na filmie i u niego w hodowli. A my się widzimy po prostu jutro. Życzę miłego oglądania jakby mojego odcinka, jak i odcinka kolegi. I odcinka. Hodowli kolegi. I zachęcam was do tego, żebyście mi te filmy wysyłali. Nie ma czego się bać. Każdy po prostu ma jak ma. Ważne, że robimy to wszystko. Dbamy o zwierzęta i kochamy je. Taka jest prawda. Taki jest priorytet. Dobra. Żegnam się z wami i do zobaczyska.